Cześć kochani, dzisiaj Wam będę opowiadać o tym, jak ludzie w Szkocji się ubierają. No i to jest bardzo ciekawa kwestia według mnie, bo jest kilka rzeczy, które na to wpływają. Myślę, że głównym punktem odniesienia dla ludzi w Szkocji, żeby się ubierać, jest słońce. I mogłoby się to wydawać logiczne, ale nie jest to tak bardzo logiczne według mnie, bo to znaczy, że w środku lata, jeżeli jest najbardziej pochmurny, taki duszny, gorący dzień, ale jest pochmurny, to ludzie, to Szkoci, potrafią wyjść w grubych zimowych kurtkach na dwór, potrafią w kozakach chodzić w lecie, jeżeli jest pochmurno, nawet jeżeli jest ponad 20 stopni, jest super mega duszno. Tak, i to samo się ma, jeśli chodzi o zimę. Jeżeli jest plus 2 stopnie i jest mega zimno na dworze, ale jest piękny, słoneczny dzień, to potrafią wyjść w krótkich rękawkach i krótkich spodenkach i nawet nie żartuję. Także po latach mieszkania tutaj zauważyłam tą zależność i komu o tym nie mówię, to każdy mówi, ty faktycznie, tak jest, no. I to jest tak śmieszne. Nikt tutaj nie rozmawia o temperaturze, tak jakby oni nie zdawali sobie sprawy, że w taki sposób można mierzyć, jak ciepło jest na dworze. U nikogo w domu nigdy nie widziałam termometra takiego na ścianie, ani w domu, ani na zewnątrz. Także w sklepach są termometry, ale nie widziałam tego nigdzie w domu. Także nigdy nie przeprowadziłam z żadnym Szkotem konwersacji na temat temperatury. Jaka jest, a jeżeli kiedykolwiek wspomniałam, ile jest stopni, to trochę się na mnie patrzyli skołowani, tak jakbym właśnie chciała zmienić, wiecie, kilometry na mile albo centymetry na cale. Także bardzo ciekawa jest ta kwestia według mnie. Kolejną sprawą jest to, jakie kolory ubierają się Szkoci. I rzecz jest tutaj prześmieszna, a właściwie przedepresyjna, bo Szkoci ubierają się głównie na czarno. Po prostu czarne kurtki, czarne ubrania, czarne wszystko. Jedyne co, to buty mogą być ewentualnie białe i są to zazwyczaj buty sportowe. Ludzie mają tutaj obsesję na punkcie firmowych ciuchów i tu nie mam na myśli jakichś firmowych, jakichś fajnych ciuchów, wiecie, jakichś takich niszowych marek czy czegoś. Nie, nie, chodzi o te takie wielkie firmy odzieżowe, które robią odzież sportową i przede wszystkim króluje tutaj dres, czyli dresy. Takie, i to też nie takie jak teraz są w modzie w Polsce właśnie, już przeróżne takie fajne modele jakichś tam super dresów, tylko takie zwykłe, takie stare dresy. I też nie stare takie, że aż ortalionowe, tylko takie po prostu, wiecie, takie zwykłe dresy. To króluje tutaj wśród chłopców zwłaszcza. Młodzi chłopcy po prostu mają obsesję na punkcie dresów. A jeśli chodzi o kobiety, to mają obsesję na punkcie czarnych leginsów. Czarne leginsy tutaj królują i jeżeli gdzieś można je kupić, to cieszą się ogromnym powodzeniem. Jeśli chodzi o ten wybór czarny, to nie jest nawet do końca indywidualny wybór, tylko to jest kwestia tego, że nie za dużo można znaleźć w sklepach, mimo że to jest takie duże, że to jest takie duże miasto, w takim dużym kraju, znaczy kraj może nie jest duży, ale może w takich dużych supermarketach nie ma zbytnio wyboru, wiecie? Wszystko jest po prostu na jedno kopyto. Kiedyś weszłam do Primarka i po prostu weszłam w kurtki zimowe i tam wszystkie kurtki były czarne. Dlatego jaki wybór ma taka potencjalna kobieta, jeżeli wszystko jest po prostu w takim samym kolorze? Zero oryginalności, trzeba sobie takie rzeczy wyszukiwać online, jeżeli ktoś ma na to ochotę, a jeżeli nie, no to jest skazany na taką samość. Jeśli chodzi o modę w szkole, to królują mundurki. Oczywiście, wszystkie szkoły mają obowiązek nosić mundurki, jednak wśród młodzieży bardzo ważne jest to, co noszą, patrzą na siebie nawzajem i zdarza się, że oczywiście ktoś, kto nie ma takich markowych dresów, może być obiektem pośmiewisk, co jest bardzo przykre, ale tak chyba jest wszędzie. No i właśnie tutaj bardzo zwracają na to uwagę, jakie ubrania noszą. Wiele moich znajomych, które ma dzieci właśnie w szkole, tutaj bardziej mówię o takich młodych nastolatkach,
opowiada mi właśnie o różnych prezentach na gwiazdkę czy na urodziny i właśnie taki prezent to nie jest wyjazd do Disneylandu, bo to już może przeginam, ale to nie jest jakieś, wiecie, spędzanie razem głównie czasu czy cokolwiek innego, rozwijanie umiejętności, tylko chodzi właśnie o to, żeby napakować tymi ciuchami dziecko markowymi ile się da, ile wlezie. Są w stanie brać pożyczki na to, żeby płacić po prostu ogromne pieniądze za te ciuchy dla dzieciaków, a te dzieci są przyzwyczajone do tego, że to wszystko mają i tak sobie średnio to szanują, wiecie o co chodzi. Przyzwyczajeni są po prostu do tego bardzo. W rezultacie wygląda to tak, że wszyscy chodzą ubrani w to samo, za przeogromne pieniądze, wygląda to średnio i mało zwracają uwagi na to, żeby być jakimś tam oryginalnym i wyróżniać się z tłumu, bardziej chodzi o to, żeby właśnie wszyscy wyglądali tak samo. Także tak to wygląda w Szkocji. Czyli podsumowując, wszyscy chodzą na czarno. Chłopcy chodzą w dresach. Mało kogo spotkasz, żeby chodzili w jakichś jeansach czy coś. Czy coś, czymś eleganckim. Kobiety chodzą głównie w leggingsach. I popularne są właśnie buty sportowe. Teraz chodzę sobie po parku z moją córką. I może uda mi się uchwycić kilka osób. Nie chcę, wiecie, na nikogo z kamerą napadać. Nie chcę też nikogo ośmieszać, ale może uda mi się taki nagrać taki zarys tego, wiecie, jak wyglądają ludzie dookoła. Dzisiaj mam nawet ze sobą gościa, moją córkę, która opowie, jak ubierają się dzisiaj nastolatkowie w Szkocji. Chodzi mi głównie o Szkotów, jak się ubierają. Także opowiedz coś, Kora. No, chłopacy, oni idą w takie dresach adidasowych i dziewczyny, nie wiem, takie krótkie spodenki, czarne, też adidasy, nie wiem. Adidasy, chodzi ci o markę, brand, czy chodzi ci o buty sportowe? No, brand, ale oba, no. Niektóre mają takie bardzo drogie Yeezys. A powiedz mi, dziewczyny chodzą w butach na obcasach, czy już się nie chodzi w butach na obcasach? O, no chodzą czasami, no. Czasami takie czarne, duże. Ale duże, że jak? Wysokie kozaki, czy wysokie obcasy, czy wysoka podeszwa? O, wiesz co, nie wiem. Są różne, jest sporo. A jest jakiś przeważający kolor, w który ludzie w twoim wieku uwielbiają przede wszystkim? No. Wszyscy się ubierają w jakiś specyficzny kolor, czy nie? No, dziewczyny takie bardzo mocne, jasne, zielone albo żółty. Naprawdę? No, naprawdę. Ale to jest góra wtedy, czy dół? Czy spodnie, spódnica, czy... Obojętnie, albo jest takie, jak się mówi, leopard. Albo nie leopard, taki takie chodzi lizard. Chodzi ci o takie tygrysie, kocie, wzory, no, lamparcie. No, tylko że takie bardzo zielone. Albo pomarańczowe, takie bardzo jasne kolory. I wtedy jakieś czarne spodnie, to są bardzo ciasne. Aha, no. A dziewczyny w twoim wieku noszą już leginsy, czy to tylko jest domena starszych kobiet? O nie, już noszą leginsy. No, takie... Ale sporo, bo starsze kobiety, znaczy nie chodzi o to, że stare, tylko starsze niż twój wiek, chodzą ubrane w leginsy czarne, prawie wszyscy. No, czasami noszą. Tak? No. Ale nie sporo, tylko czasami. A jakie buty noszą do szkoły? No bo w szkole trzeba ubierać mundurek, ale jakie buty? Nie jestem pewna. Takie, wiesz co, największość tych dziewczyn noszą takie duże, plastyczne buty. Plastikowe? No, plastikowe buty. Jakie to są plastikowe buty? No właśnie nie wiem. One wyglądają tak dziwnie. One są takie duże, prawie okrągłe. Wyglądają tak złe, ale te wszyscy myślałem, oni myślają, że ładnie wygląda, ale nie ładnie wygląda. A jeśli chodzi o ubieranie się osób starszych, to jest też bardzo ciekawe, bo starsze osoby ubierają się bardzo ładnie. Mężczyźni bardzo często ubierają się bardzo elegancko, co jest takie miłe dla oka. Noszą takie fragmenty kratki szkockiej, na przykład w jakichś marynarkach czy kurtkach.
potrafią zakładać takie fajne, eleganckie berety albo jakieś szaliki. Naprawdę starsze osoby ubierają się bardzo ładnie według mnie i tak samo starsze kobiety mają bardzo taki specyficzny styl, bardzo szkocki, co jest bardzo miłym dla oka, czyli wychodzi na to, że właściwie moda zmienia się tak samo jak wszędzie indziej, razem z pokoleniem, tylko że w tym przypadku chyba nie idzie to w dobrą stronę, ale wiecie jak to jest, o gustach się nie dyskutuje, każdy nosi to co chce i z wiekiem to się podejrzewam zmienia, znaczy nie podejrzewam, tylko jestem tego pewna. I zobaczymy jak to będzie tutaj, czy te osoby, które noszą teraz czarne leginsy i czarne kurtki, takie puchowe w środku lata, czy tak samo będą się ubierały, jak będą starsi, no ciężko przewidzieć. Zobaczymy. Za każdym razem, kiedy widzę takie skupisko drzew jak tutaj, takie okrągłe, jest tylko kilka w kółko drzew, to mi się kojarzy z jakimś takim zgromadzeniem dla czarownic. Raz na jakiś czas w takich przestrzeniach zielonych właśnie można spotkać takich kilka drzew posadzonych w kółko. I zawsze mi się to tak kojarzy, nie wiem dlaczego. Dzięki, że mnie oglądaliście, dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcji. Będzie mi bardzo miło i zapraszam do następnego.